Dzień dobry, witam, pozdrawiam Bonko Live. Słuchajcie, Guess the Game, kolejny raz robię na live'ie. Znowu się nazbierało kilkanaście, a może i więcej quizów, pytań, zagadek dotyczących gier. Zasada jest bardzo prosta. Ja nie czytam czatu, tylko pomiędzy, ale nie czytam w trakcie, więc ja sprawdzam swoją wiedzę i wy także jako widzowie sprawdzacie swoją wiedzę. Możecie pisać na czacie, ja z tego nie będę korzystał. Jeżeli czegoś nie będę wiedział, po prostu nie będę, strzelał albo nie będę odpowiadał. No i co? Każdy z was może zrobić. Codziennie jest nowa zagadka, więc jeżeli przez 2-3 tygodnie nie robiłem, to tam się nazbierało znowu troszkę tych... Ja sobie tylko jeszcze przyciszę. Chyba przyciszyłem. Dobra, co to jest za gra? Na ten moment to mi tylko wygląda jakieś alieny, ale ja się nie znam na alienach. Dobra. 78%, bo mamy kilka podpowiedzi, nie? Z każdym razem dostajemy inną podpowiedź. To mi wygląda jakby było... No to jest pecetowa raczej gra. Navigation... Nie wiem. Kurde, to... Dobra, wiecie co to może być? To się nazywało od From Software, te roboty. Mech. To wyszło na peceta PS4. Pecet był oryginalną platformą. Kurde, take... Cyborg. Shooter, skradanka, FPS, RPG element. O Jezu, co to... Czego to jest ikonka? Czyli zdjęcia są z remake'a. Ej, nie wiem teraz, kurde. Ej, wiecie, że nie grałem nigdy w tą grę. System Shock to jest. Nie grałem w System Shocka, widzowie, no. Nie grałem. Dobra, ja w ogóle muszę zobaczyć poprzednie, jakie są. Chodźcie. A, tyle mamy. Co? Dobra, speedrunujemy, widzowie. 823. Co to jest? Sea of Thieves to nie jest. O Jezu, dobra. Stop. 83. Platformówka. Trochę Crash Bandicoot, ale chyba remake. Crash, it's about time. It's about time. Nie. Wii U, o Jezu, i takie Donkey Kong jakiś, ale ja nie grałem, ja nie mam konsoli. Donkey Kong, ja nie miałem konsoli. Country? Donkey Kong co? Tropical Freeze. Strzelone, ale to nie było, to nie była moja wiedza, to było strzał. Prince of Persia? Nie no, mapka jest. O kurde, poczekajcie, bardzo stara gra. Widać to po prostu już tutaj. To nie jest... Na Dreamcast ona wyszła. Jest Ankh, czyli o starożytności. Na PC-ty i PS1 też to wyszło. To jest Tomb Raider, tylko który? Jak na PS1... Może jedynka? Nie? To będzie... Stary, dwa. Też nie, no to trójka. Bo na PS1 wyszła trylogia Tomb Raiderów. Tylko tak, trzeci Tomb Raider to jest Adventure of Lara Croft chyba, tak? Nie! To był Revelation. Nie rozpoznaję ich. Dla mnie jest to ten Osiris. No tam to nie był Crash. Uwaga! Animal Crossing. O! Ale inny Animal Crossing. Po prostu Animal Crossing. Pokażcie wszystkie. Dobra, Animal Crossing to był.
Mam Dreamcasta, ale mam mało gier. To wygląda trochę jak mapka do Wormsów na minimapce. Strzelę sobie Worms. Nie. Dobra. To jest... Oj, ten styl graficzny. Jakaś Zelda. Nie, Zelda stara? A może być to jakaś Zelda? Nie? O Jezu, dobra. To jest zaraz sobie przypomnę. Moria? Chains of Moria? Nie Moria, Moira? Dobra, moment, chwila, nie. O Boże. Nie, to nie jest to. Silver, Star, Moon? Moonlighter! O Boże, tak, dobra. Nie wiem czemu, ale musiałem sobie pogadać sam do siebie. Lecimy. Co to jest? Wodospady. Pływa Wukong. Nie ma. Nie został dodany. Sekiro. Dobra, to jest Madrunner. Nie. Dobra, to jest Watch Dogs. A nie. Watch tam? Kurwa, co to jest? Action RPG. Ten jak z Watch Dogsa tu wygląda. Stadia. To też ma gówno. A to nie jest ta gra, co... To nie jest Helldivers? Nie. Outriders. A nie gram w takie, te action, nie action, tylko te live serwisy. Dobra. Tu nie wiemy, co to jest za pixel. Rzecz kilka artystyczne. No Patapomy, ale to jest ta gra... Oh shit. Nie zgadnę tego, słuchajcie. Nie zgadnę, czyli Severed. Lecimy dalej. Las. Graficzka taka z 20 lat temu. Drzewa, baobaby. Jest jakaś twierdza taka wewnątrz. PC, Xbox 360 i wielki bydlak rzuca się na mniejsze. Action RPG. To jest Fable jakiś? Fable, ale nie jedynka. Fable dwójka. Nie. Secret to Dead Halflings, their evil energy. Jakieś gnomy biegają. To jest coś jak Black and White? Overlord to się nazywa. A to też jesteś co? Jesteś też bogiem? Jesteś władcą i oni ci służą? Czy jak to działa? Ktoś grał w tą grę?
Tak, widzieliśmy Borysiak. Masz swoje miniony, służą mi, okej. Okay. In deluxe color Hidden Crimes. To wygląda jakiś noir. Noir. O Jezu, ja nie umiem to w to. To jest na mobilki też wyszło. To jest o superbohaterach, widzowie. Ja nie znam tych superbohaterów. Biatyka jakaś. Z Mortal? Nie, to są... To są superbohaterowie, super... To jest Superman. Z jakiś DC coś tam? Marvel? Ja nie wiem. Snap. Nie, no ja nie wiem, kto to jest. Z Batman, ale co to była za bitka? Co to za gówno? Injustice. A, to się nie dziwię, że ja w to nie grałem. Nie interesuje mnie takie coś. Dobra. To jest bardzo przybliżone i zepsute i to się nazywa Lift. To nie jest lift. Dobra. Nie. Jednak to jest 57% na N64. Na Nintendo 64 Pokémony jakieś gówniane, nielubiane. Pokémon 64 stary. Nie wiem, co to jest. 98? To jest... Hey you, Pikachu! To się nazywa. Hey you, Pikachu! No, świetna gra. Budynek. Wieża obok, duży budynek. Niczym stodoła. 66% pozytywnych. Xbox One, PC. Survival, ale ja grałem w survivale, a ja nie znam tej gry. Co to za gówno? To jest H1Z1? Nie. Nie, takiego nie było interfejsu. Co to za gówno? Nie jest miscreated, nie? To climb the base. The state of decay. A kiedy nawet status jest się takim ignorantem? Nie wiem. State of decay. State of dick. Bobber. Nutria. Switch. PC. Xbox. Beyblade. Dobra, to jest jakaś gra o zwierzętach. A nie jest to ten cały copycat. To Patty grała, nie. Ig the Cat. Kurwa, ja chyba w demo tej gry grałem, albo Patrycja grała, że to jest Life czy City? Cat City? Czekaj. To, dobra, ja chyba w demo grałem, albo Patrycja w to grała teraz i teraz nie wiem. O, demo na festiwalu. To był jakiś symulator kota. Cat? Ale co Cat? Quest. Nie no, Quest to jest całkowicie inna gra.
City. Dobra, powiedzcie mi, co to jest. Little Kitty Big City. No widzicie? Mówiłem coś o City. Little Kitty Big City. Mały kot w wielkim mieście. 85%. To może być jakiś RPG. Rozwalone wozy. BGL. Taki pasek. HP, stamina, mana. PlayStation 2. To jest na PlayStation 2, widzowie. I to jest hack and slash action RPG. Z PlayStation 2 gra. No i tu się pojawia problem. Bo ja nie miałem PlayStation 2 dopiero teraz i nie mam takiej gry. I leży trup. Jak mi to wygląda? A nie wiem. Jestem ciekaw. Champions of Norad. Champions of Norad. Ktoś zgadł z czatu? Nie. Dobra. Guitar Hero jakiś. Scena jakaś. Co to jest? Dwie gwiazdki. Ej, gdzie takie gwiazdki są? Snickers. Co to jest? Nie jeżdżą na deskorolkach, czy... A, dobra. Jak to się nazywa? WWE? All Star 2K24. Dobra. Gościu był jakiś pojedzony, cały, pokrwawiony. To nie jest Green Hell. To wyszło na różne platformy, praktycznie wszędzie. Action Adventure hack and Slash. I on ma takie... Z Wolverine. To teraz pytanie, jak to się mogło nazywać na te konsole? Wolverine. X-Men Wolverine. X-Men Origins Wolverine. Tak. Dobra. Lecimy. Nie wiem. Nie wiem. No nie wiem. Nie wiem. Na PC ta oryginalna platforma. RTS, sci-fi. Oj, to wyszło w 2024. Przepraszam, nie mam pojęcia, to jest Homeworld 3. Nie gram w takie gry i nie gram w kosmosie. Tu nie wiadomo, co to jest. Czaszki. Bardzo stara gra. Player. Dużo punktów. I chłopek namalowany. Na SNESa. A to nie jest ten Big Nose? Kurwa, czekajcie. Kurde, taki rycerz. Ej, nigdy w życiu tej gry nie widziałem. Nigdy. Ale ona epicko wygląda, że to się zawala. To było na SNESie, taka mechanika? Co ty gadasz? Pokaż. Super Ghouls and Ghost. Ej, ja pierwszy raz taką grę widzę. To jest Inside. Nie? Czekaj. Podobna.
O nie, Metroidvania. Dobra. To która to jest z wersji? Dread. Dobra, to jest... The Long Dark. Halo? Nie. Pancerz jakiś taki zaawansowany. Tu jest broń jakaś z celownikiem. To jest mech? Na pecety? Kurwa, znowu jakaś gra, co... Nie mam pojęcia, widzowie, nie wiem. To? Cieszę się, że jesteście. MORFIGOV3 jest szefem od 12 miesięcy, o w końcu stream czemu dopiero od 15? Jakie to jest gówno. Battlefield 2142. Dziękuję ci serdecznie za subskrypcję, panie Morfigo, za cały rok. Patrzcie to! Patrzcie tu! Dobra, w którym roku to wyszło? W 2006! Ej, widzowie... Ciekawe to jest dla mnie. Interfejs, coś rozpoznaje po tym interfejsie, bo ja nie. Na PS2 nie rozpoznaję takiej baby z cyckami. Puzzle game, action RPG nie poznaję. W Japonii, a tu jakiś kot, a tu jakaś ten chłopczyk. No skąd to mam? No nie wiem, no Dark Cloud, kurwa, no... Oh my god, jakie gówno. Drzwi? Nie wiem. Metal Gear Solid, nie, platform PS3, Xbox. Prince of Persia. To nie są czas, piaski czasu. To w ogóle co to jest? Nier. No ja nie znam Nier, no, no Nier. Nier Automata może być co najwyżej. No to to jest Slime Rancher? Ale dwójka czy jedynka? Nie. O kurwa, dobra. Ah, oh, fuck, to jest to, co wyszło. Ja teraz nie zgadnę. To jest od twórcy. No jest uniwersum takie, to jest jak Dragon Ball. O Jezu, jak oni to nazwali? Muszę sobie przypomnieć. Ogólnie uroczo to wyglądało, ale nie wciągało, żeby w to pograć dłużej. No nie, nie przypomnę se. Ta nazwa się z niczym nie kojarzy. Z żadnym... Sandland. Okej, okay, Sandland. Bo tutaj, bo Sandland, że oni na piasku. Grałem w demo. Co to jest?
Nie miałem Game Boy Adventure. Więc to jest jakieś Mario coś. Mario na Game Boya, tylko teraz jakie? Super Mario Ball. O. No i kurwa. To jest Puzzle Quest. A, dobra, czekajcie, bo oni strzelają, ja już to kojarzę teraz. To jest jakieś uniwersum. To są ci na dole, co oni strzelają, ale jak oni się nazywają? To nie jest żadna Zuma. Bust a Move to się nazywa, Bust a Move. Zapamiętajcie. Hell Divers 2. Lecimy dalej. Skąd jestem w okularach, potworek? 3DS. JRPG Turn Base. To są Digimony jakieś. Nie, no co to chyba jest? Capcom, Monster Hunter jakiś? Pokaż na DS-a, Monster Hunter. Stary 3. Nie, Monster Hunter Stories. Na 3DS-a. Czekajcie, coś kliknąłem, nie to co trzeba, ale dobra, zróbmy to. O kurde, czekajcie! Moment! What the fuck, moment, chwila. Lasy? Moment, to, to, Bethesda, 2006 Bethesda. To musi być jakiś Elder Scrolls. Co było? Jaka była Elder Scrolls 5, 4... Oblivion czy Morrowind? Oblivion to jest. Dobra. Ale czemu wy piszecie, że jest coś źle, jak odgadłem poprawnie? Czemu bekę ciśniecie? Bo siedzicie na czacie, sami nie wiecie, tylko ktoś napisał na czacie i myślicie, aha, dobra, to tak napisali, to na pewno to jest to. Dobra, to ja uznaję, że ja wiem, więc teraz mogę się śmiać. Tak? I od teraz uznajemy, że śmiesznie. Dobra. Cieszę się, że jesteście. Stalowy podkreślenie Estrok jest szefem od 9 miesięcy. Siemanko. Witam, Stalowy. Pozdrawiam cię serdecznie. Bioshock Infinite. Ale teraz to zgadłem, nie? Jakby to... To nie, to nie ma. To no, zapamiętacie to, co nie zgadłem, tak? Dobra, graficzka. To wygląda na Pokémony. Strzelam. Pokémon Go. Nie. To wygląda... Nie wiem na co.
A, już coś skojarzę. PS4 to nie jest Farm Simulator, to nie jest Slime Rancher? Nie, no to co to jest tutaj napisane? Mime Time at Portia. Portia. Grałem przecież, Portia. Siup. Dobra, widzowie, co to jest? To Simsy są. Sims? Nie, no ale Simsy nie mają takiego czegoś. Ludolog. To jest... To mi wygląda na jakiś Final Fantasy. 7. Nie, to nie jest w ogóle Final Fantasy. A, dobra, to jest... No, pytanie, co to jest 3DS i PS4. Ej, bardzo dziwne konsole. 3DS i PS4. RPG. 3DS i PS4. POTRUS 1016 jest szefem. To jest od Dragon Ball. Miesięcy, nie, co to jest? 3. Ej, co to kurwa jest? Moment. Nie mogę patrzeć na czat. Dziękuję. Kiełba zasubskrybuje. Dziękuję ci serdecznie. Ej, to wygląda trochę jak Charizard, ale to nie jest. To jest jakiś smog demon. Tu jest goblin. A to mi wygląda jak w ogóle. Jak postać z Dragon Balla, jakiś android. Ale on walczy z jakimiś gównami. Ty, co to jest? Slime Mage. Square Enix. Dragon Quest X. A, widzisz, Dragon Quest 11. Dobra. Statek. Jezu, najgorsze. Ja se mogę strzelać byle co i to jest Assassin's Creed, tylko jaki. Statki to Black Flag? Nie. Nie wiem jaki to jest, ja nie grałem w żadne. No. Assassin's Creed 3. Nie wiem, no nie wiem czym one się różnią w ogóle. Pokaż w jakim uniwersum on jest. To są jakieś mury? Na PS3. Syndicate. Nie wiem, nie, nie wiem. Nie grałem. GTA. Kurde, no wygląda jak dwójka, ale to może być jedynka. Albo to może być Londyn. To może być w ogóle... To może być Dobra, pierw Grand Theft Auto robię. Jedynka. Dobra, jedynka. Dobra. Wiecie, co to mi przypomina? To jest jakiś Total War. Ksiungi, ciungi, nie wiem. Ksiungi idą. Empire. Nie, to... Aha, czekaj, co to jest? No to może być Free Kingdoms. Cieszę się, że jesteście. Grombasz jest szefem od 42 miesięcy. Pozdrawiam. Dziękuję, pan Grombasz. No, czat nie wiedział. Czat nie wiedział, a potem się śmieje z Dawida. Roguelike FPS. HUBI 833 jest szefem od 10 miesięcy. 2021 rok. Z kotem. Kot
Kot jest główną postacią. No, na pewno wszyscy wiedzieli, że to jest Gunfire Reborn. Dokładnie tak. Dziękuję ci bardzo, Hubi. Pozdrawiam gorąco. Dziękuję. Soldat. Horror RPG Storytelling. On lata, to jest jakieś steampunkowe. Steam. Nie wiem, no nie, no Sunless Skies, no super indyki, niestety, nie jestem w stanie wszystkich gier wiedzieć. O Boże, a Monkey Island? Aha, tylko to nie jest to. The Secret? Też nie. Który to jest? Cures? Też nie. Który to jest? Return? Nie! Który to jest? 91 rok. Dwójka. Ale jaja, ale wiedziałem od razu, że to jest Monkey Island, tylko który? Far Cry. A kurwa, wiedziałem, że to jest Far Cry, tylko który? Trzy. Kurwa mać. Piątka. Jo dupia, który to jest? Czwórka. Nie no. Lecimy dalej. Dobra, po niemiecku. Zyklen Kostenbergen. Ej, bardzo ciekawa graficznie gra na peceta. Puzzle Programming. Ej, no dobra, sorry, to ja skipuję. Opus Magnum, to jest dla makuły. Lecimy. To jest chyba na PlayStation 2. Na Dreamcast. 93%. I JRPG, gdzie się lata z statkami. No to jestem w dupie. 2000 rok, JRPG sprzed 24 lat z statkami na Dreamcasta. Skies of Arcadia. To jest na Game Boy. To jest na Game Boya. Mario World. Yoshi Island, stary. Nie no. Mario World. Super Mario World po prostu. Hy! Wario. Wario, stary. Wario Land. Nie no, Mario. Mario World. Nie mam pojęcia, widzowie. To mogę strzelać w nieskończoność, co to jest. Nie wiem. Super Mario Land 2, 6 Golden Coins. Nie no. No, zapamiętałbym ten tytuł. Pegasus. Na peceta i na Maca 2318. W przyszłości się dzieje.
Book contain business number is the hold the jump. To jest FMV jakiś z filmikami gra, stara. No Boże, 93 rok. To on jak Halo tu wygląda, jest ubrany. A to nie jest jakiś Halo przed Halo? Stary. Nie no, co to jest, patrzcie. Aha, to jest gra, gdzie były zdjęcia i trzeba było na pod... Nie, nie mam pojęcia. Okej. The German Project. Journeyman Project, moi drodzy. Moment. O kurwa, dobra. Ja ten indyk demo było chyba. O takim kocie w papierowym świecie. I myśmy chyba w to grali kiedyś, 2 lata temu. Chodzi taki... To jest tak, on jest koperto, on ma kopertę głowę i ona się tam... I on tam ma list? To jest jakieś takie dziwne. To jest z papieru wszystko. Ale pozwolę sobie już, nie będę strzelał. Tearaway. Tearaway, moi drodzy. I ostatni. Dubsko jest i plecaczek. Stellar Blade? Nie. Czekaj. O kurwa, ja chyba wiem, co to jest. Moment, czekaj. Ej, dobra, a to nie jest dubsko i plecaczek, że... Nie, ona chodzi i strzelać będzie. Czekajcie, myśmy w to grali. Tak, myśmy w to grali, że takie laskę się taką robiło? Jak to się nazywało? Nexon to wydaje. Czyli darmówka, nie? Albo co to było? To było takie przez chwilę popularne. Parę osób grało. To jest taki... Tak jak Destiny, coś takiego. I myśmy tą dupką sobie grali. Biegaliśmy nią. Ona strzelała. No i widzicie, i uciekło mi to z głowy. I takie gry robią właśnie, nie zapadają w pamięci. Zagrałeś nawet w to i nie pamiętasz, jak się to nazywało. Aż jestem ciekaw. The First Descendant. Takie gówno gry wychodzą, patrzcie. Aż muszę sobie wejść na Steama, wpisać. First Descendant. First... Descendant. Cieszę się, że jesteście. Rafson Games jest szefem od 41 miesięcy. Steam. Ile ludzi w to gra? Dziękuję pan Rafson Games za 47 miesięcy. Bardzo mi miło. 22 tysiące osób w to gra. To nie jest gigamartwa gra. Ktoś tam gra. No, jestem w szoku. Pozdrawiam Bonko Live. To była moja wiedza na dzisiaj, gdzie wykazałem się oczywiście nie wiedzą. Wszystko było udawane. Na potrzeby kontentu oczywiście.